wracamy się po uchwyt? Jak chcesz, to możemy się wracać. Nie, no to od ciebie zależy. Możemy, no przecież daleko nie mamy, lepiej stąd jak później. O Boże! Niebo bezchmurne, pogoda jest, komary gonią, ale nie doganiają. Ta nie gryzie, stary. Jak ja mijam takie chmary i tylko widzę, jak zawracają za mną. Skurwysyn. O, porzeczki! Pewnie niepryskane. No a tu pola to nie ma, tu już chwasty, ale zobacz, tutaj to już jest ładnie ogarnięte. Ale ładne zboże. Będę je zjadł. O nie! Hop, udało się. Ale bym się wpierdolił w kałużę. Ubrudziłbym sobie pedałki. Dobra, koniec pierdolenia, uwaga na szczeliny. Faktycznie, kurwa. Ała, kurwa, rzeczywiście. O, shit, faktycznie, szczelin, jest zajebany trochę trawersik. Upsa, o kurwa. O, to nie było rozsądne. Dobra, pierdolamy się. Przestrzał przez szczelinkę. O, skurwysyn. Jak tańczy. Jeszcze w mordę liście. No tego by było na dużo już. Powiem tak, było fajnie, ekstremalnie. Ogólnie mam wrażenie, że parchatki mi dzisiaj chcą dopiec. Babcia miała rację, powiedziała: idź na procesję. Jak nie pójdziesz, a pojedziesz na rower, uważaj na siebie. Bo wujek Krzysio powiedział, że nie pójdzie na procesję i złamał kiedyś nogę. I nie poszedł. Moja żona mówi tylko jedno, zawsze. O Boże, i ten podjazd znowu koszmarny, najgłupszy, najdłuższy, najpionowszy. O, ty mnie straszysz. Czekaj, ja sobie muszę muchę z oka wyjąć. Dobra, idziemy górkią. Opsa! Złota polska wieś. Chciałeś maliny? Szukaj ich gdzieś. Króciutki podjazd. Końcówkę w sumie widać. Najgorszy jest ból lędźwi. Żeby nie powiedzieć, że dźwiów. Bo jak dźwiów. A mam, faktycznie. Nie, o nie, tak jest za wolno. Co? Powiem tak. Boli, zawsze,
zawsze trzeba mieć ostatni bieg pod ręką. O, na przykład na teraz. O. I teraz czuję dźwów. W sensie oboje lędźwiów. Buduję ci dom, będziesz miała schron. Taki szałas na hałas. Byle przy wąwozie, tuż za rogiem. Czeka na cię. O Boże. Dżem. Zabiorę cię w wąwóz, będziesz miała przewóz. Najważniejsze mieć tu bles. W stronę słońca podążamy, a trawa rośnie w koło. Kwiatuszki mam dla ciebie. Co tam? A sarna sobie biegnie. Kwiatuszki mam dla ciebie, a sarna we łbie jebie. Kolorowych rowerków, ryn, dyn, 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 dyn. Baloników na druciku, kołków drewnianych, patyków ciosanych. Ja wiem, gdzie to prowadzi. A gdzie prowadzi? To jest dolina tej rzeczki. O chłopie, zobacz jaki widok. Święty zjazd nam się kończy o tu. Strykaj enduro foto na Strawo Mondo. Z GoPro to nic nie wyjdzie. Jezu, ile tu komarów. Będę go zjadł. W sensie one nas. Jestem za. Ojejku, jak... Sorry, ale ja już nie wytrzymam tego! Kamiory jak w Beskidach. A to wszystko Lubelszczyzna. Daj kamienia! Ale to będzie tak, że ciemno będzie i muszę lampkę zapalać, czy nie muszę? Bo wiesz, ja mam okulary korekcyjne, cię kurzą ślepoty i wszystko inne. Uważaj na szczeliny. Trzeba uważać, Kater mówi. Tak, zapomniał, tak. No właśnie, jak mówisz, że są kamiory i szczeliny, to wolałbym nie siedzieć ci na dupie, jak pierwszy raz tędy jadę. Znaczy, nie chcę się wbić w coś, czego nie będę widział, a ty to będziesz widział, wiesz, to będzie. Ale dobra, zobaczymy, chuj w dupę, raz się żyje. Ja tu odpalam lampkę. Świeci, świeć, zawsze coś. Tam kurwa kamieni nie ma. Ej, to jest mój nowy ulubiony, to jest Mordor! Chyba zamkłem w dwóch miejscach za wiechę. Piotra rzuciło jak szatana. Wszystko mam. Nie wiem, ale stary. Kamienie to chyba i na drzewach wisiały, bo jestem taki obity od wszystkiego. Właśnie tak miałem mówić, że trochę popierniczyła ci się trasa chyba. O, jakie tu fajne DH się zrobiło. Mini DH jest, panowie i panie. O kurwa, kamień. Ale wydarłeś. Ja kurwa. Trochę przegiąłem na końcu. Ale wydarłeś.
Nie wiem, czy się nagrało. Jeśli tak, to fanfary. Ale powiem ci, że to oświetlenie trochę pomaga. Jednak. A znowu jesteśmy cali. Dobra. Nagrywa? To się kameruje, kameruje się, dobrze. Piotr mówił, że na wejściu delikatnie. Zabiorę kupę gejzara. Dobra, bo tu je nagrałem. Pierdolam. A kurwa. Faktycznie. Nie, tu się nie najechać, to trzeba wykarczować. Ale zajebista trasa. Proszę cię jak przecinak. O mój Boże. Ale jesteś duszetrzy. Normalnie co to za... Stary! Tu by człowiek głowę stracił. Widzieliście to, ludzie? Kurwa! Co to było? Gałąź chyba, drzewo całe. O chłopie. Dobrze, żeś powiedział, bo ja ten tam łeb zostawił. No i piec, panowie i panie. Aha, czekajcie, czekajcie, bo to nie jest takie oczywiste wszystko. No nie, no po prostu kurwa, no nie. Boże, czy to widzisz? Którędy, lewą? Ale tu też się nam ostatnio zwaliło, też tu robiliśmy porządek. Patrzcie, ludzie, co ta lampa działa w nocy w lesie. Wszystko widać. Zeta Evo 2 3000. Nie widzę. O, proszę. Będę go zjadł, jadę tu. O nie, nie, nie. Słuchajcie, trochę ścianka boczna jest kusa, więc się ślizgam na minusa. Dobra, panowie. Mamy godzinę 20:20. Kropli deszczu nie spotkali. Powoli wracamy do domku. Majlo, żałuj, że cię nie było, było super. Yo. Tak. Tak. No to trzy deszki. Dzięki. Dzięki.